kultura w sieci to nie to samo, co kultura w realu. Ale warto zajrzeć do komputera, bo może się okazać, że kryją się w tam opowieści, filmy, dokumenty, koncerty, które już przebrzmiały, których się nie da drugi raz usłyszeć. Spektakle teatralne, które już nie są grane. A dzięki internetowi będzie można zawsze mieć do nich dostęp. W ramach kultury dostępnej Biblioteka Narodowa Polona, czyli wersja elektroniczna, udostępnia wszystko to, co mamy w magazynach. Bez znaku wodnego, do użytku dowolnego. Można korzystać i do własnych zainteresowań, i do celów profesjonalnych, a także do celów komercyjnych. Kultura jest naszym dobrem wspólnym. Korzystajmy, oczywiście zachowując prawa autorskie, ale korzystajmy na każdy użytek, przy każdej okazji. Ninateka to ponad 4,5 tysiąca materiałów audialnych i audiowizualnych, które możecie Państwo online oglądać i słuchać o każdej porze dnia i nocy, pod każdą szerokością geograficzną. Trzeba mieć tylko dobry dostęp do internetu. Muzyka, teatr, film, ale także kultura cyfrowa i wiedza o niej, bo edukacja medialna to jest także jedno z tych zadań, które Nina realizuje. Jest równie ważne, aby korzystać z kultury wyłącznie z legalnych źródeł. Zdajemy sobie wszyscy sprawę z tego, że jest to temat nowy, na szczęście już popularny i na szczęście bardzo interesujący nas wszystkich. Niemniej nowy, co oznacza też w pewnym sensie taką trochę dziwną dla nas sytuację w kulturze, bo nagle okazuje się, że wszyscy musimy się w tej materii edukować, czyli nauczyć się odróżniać legalne źródła od nielegalnych, nauczyć się korzystać z serwisów, które nam dostarczają informacji na ten temat.